Witam Was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, jestem strażakiem zawodowym, strażakiem ochotnikiem i zapraszam Was do obejrzenia materiału filmowego, który powstał we współpracy międzynarodowej. Nie przedłużając, zapraszam Was do obejrzenia krótkiego wprowadzenia. W dzisiejszym materiale filmowym będziecie mogli zobaczyć reprezentację z Ukrainy, która przyjechała odwiedzić polskich strażaków zawodowych, ochotników i samorządy, aby zapoznać się z organizacją ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego kraju. Materiał filmowy, który obejrzycie, jest historyczny i pionierski. Korzystając z chwili przerwy, chciałbym podziękować wszystkim patronom, widzom, którzy oglądają regularnie nasze filmy. To dzięki Wam takie projekty jak ten mogą powstawać i inspirować inne osoby, nawet z zagranicy Polski. Nazywam się Agnieszka Piasecka, opiekuję się merytorycznie tą wizytą. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim instytucjom, które zechciały nas przyjąć. Nasz program pilnuje procesu od początku wizyty studyjnej, od przejęcia tego polskiego doświadczenia do momentu otworzenia jednostki, poprzez szkolenie, poprzez stronę administracyjno-prawną. I my widzimy, że to w Polsce działa. Ukraina tego potrzebuje. Dzięki temu polskiemu doświadczeniu, temu co zobaczyliśmy, wtedy osiągniemy sukces. Jestem tego pewna. Dnia pierwszego goście z Ukrainy mieli okazję zapoznać się z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Dębicy. Przenieśmy się do jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Rzeszowie. To tutaj strona ukraińska będzie mogła zapoznać się z organizacją Państwowej Straży Pożarnej. Nowoczesny budynek strażnicy wraz ze świetnym wyposażeniem stanowi cenne źródło przedmiotowej wiedzy. Szczególnym doświadczeniem będzie zapoznanie się z funkcjonowaniem komory dymowej. Poznajcie dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Rzeszowie. Starszy kapitan Bieniek Marcin, jestem tutaj dowódcą tej jednostki. W 2020 roku powstała ta jednostka, 2 hektary powierzchni. Zaraz po rozpoczęciu wojny ta jednostka stała się jednostką strategiczną. Cały sprzęt przekazywany dla Straży Pożarnej w Ukrainie będzie transportowany tutaj na tą jednostkę i z tej jednostki będzie transportowany w kolumnie przeskorczową do utworzonych hubów w Lwowie. Ponad 300 transportów, około 3,5 tysiąca palet z 23 krajów, łącznie z Ameryką, Kanadą, Singapurem, Koreą, Australią, no i cała Europa. Przede wszystkim, jeżeli tutaj, tak jak Pan powiedział, jeżeli myślicie o budowie systemu takiego OSP, takie spotkania są ważne, nie? Ale przede wszystkim się to odbywa na wolontariacie. Ci ratownicy OSP doczekali się takich małych gratyfikacji, może gratyfikacji w postaci symbolicznych pieniędzy, dodatkowe dodatki do emerytury. Nie? To są naprawdę symboliczne pieniądze, ale również je cieszą. Nie? Na terenie Rzeszowa są 3 jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Samochodów gaśniczych, czyli takich typowo stricte z wodą, myślę, że jest do 8-10 maksymalnie. Jednostek OSP 142 w krajowym systemie. Przedstawienie jednostki strażaków zawodowych rozpoczniemy od przedstawienia sali edukacyjnej Ognik. Czujki, gaśnice, jak są oznakowane budynki użyteczności publicznej. W zależności od wieku dziecka, no to prowadzi się odpowiedni poziom tego szkolenia. Staramy się wciągnąć dzieci, które mają 10-12 lat, też do OSP. Załącza się czujkę i wtedy dzieciaki na czworaka stąd wychodzą, bo jest zadymione całe pomieszczenie. No i hydrant gaszą tym hydrantem. Szczególnym elementem wyposażenia garażu są odciągi spalin. To dzięki nim strażacy mają czyste powietrze w garażu. Pierwszy samochód, jaki przedstawimy, jest to ciężki samochód ratownictwa technicznego. No tu jest wszystko, można powiedzieć, na nim. Agregaty, sprzęt, piły, pilarki,
szekle, to są do HDS-u, czyli podnoszenia samochodów, poduszki, ta jedna poduszka ma 80 ton dźwigu, trójnóg, to są takie korki pneumatyczne do uszczelnienia. Tam na tym pierwszym boksie, co byliśmy, nie ma tego naszego najważniejszego podpory. Samochodu, który jest pierwszym wyjazdowym. I on ma na sobie, można powiedzieć, wszystko, co może być potrzebne. A to już jest takie mocno specjalistyczne pod ratownictwo techniczne. Wietarki, krętarki, hydraulika do cięcia, nożyce, rozpieracze do wypadków, podpory hydrauliczne, rzęd, jeżeli chodzi o oświetlenie, pasy dodatkowe, zabezpieczenia dla poduszki, sorbenty do neutralizacji wycieków. To jest ratownictwo chemiczne, cały sprzęt, można powiedzieć, wejście nieiskrzący, łącznie pompy do przepompowywania benzyny, ropy, chemikali, kwasów, odkurzacz, zbiorniki, ubrania, cugi, czyli gazoszczelne ubrania. Tu jest system łączności taki, to są laryngofony, daje się do ucha i na głowę. I tu jest tylko radiostacja. Tu są bardzo dużo śrub kwasoodpornych. To jest całe zestawy mamy. Kliny, kołki do uszczelni, do wycieków. Najprostszy sposób, ale najlepsze. Ten samochód też już jest naprawdę mocno specjalistyczny ze względu na to, że tutaj jest grupa chemiczna. To są takie pasy do uszczelnienia zaworów, jakby rozwalił się i później idzie powietrze. WX-ie, nieiskrzące przedłużacze mogą pracować w strefie wybuchowej. To jest akurat Defender, alfa, beta, gamma. Dozymetr. Dozymetr. Teraz na przykład, jak były takie duże uroczystości, to ten kontener żeśmy rozstawiali i byliśmy takie trzy ciągi pierwsze i leżące jesteśmy w stanie zbudować, żeby ludzi w razie czego skażonych przetransportować. Polscy strażacy zawodowi ze względu na świadomość profilaktyki zdrowotnej mają do dyspozycji w swoich strażnicach dwie strefy. Strefę czystą i brudną. Po przyjeździe, po użyciu maski przyjeżdżają tu do strefy brudnej. Te maski są myte, suszone, przechodzą dezynfekcję. Później uprawnione osoby sprawdzają je tutaj na tej głowie, szczelność. Pakowane są we worki i odkładane na półkę. I stamtąd po powrocie zostawiają, pobierają nowe. To sprzęt do Was już 6 miesięcy, no z Barcelony. Tak prezentuje się myjnia samochodów ciężarowych, które wróciły brudne z akcji. Zmierzamy do pierwszego pomieszczenia komory dymowej, jaką jest sala ćwiczeń. To tutaj strażacy sprawdzają swoją sprawność fizyczną przed wejściem do komory dymowej. Do pokonania będą mieli 20 metrów w czasie maksymalnym 2 minut. Na bieżni się idzie 6 minut, w aparacie całym, Nomexie, hełmie, w uzbrojeniu, ale bez podpiętego powietrza. Później się przechodzi na rowerek, tak samo w aparacie. Później jest ten młot i drabina. Przy teście jest zawsze ratownik medyczny z defibrylatorem i torbą medyczny, defibrylator tam jest. 22. Jedziemy dalej. 25. Zwalniamy. Tu mamy pulpit sterowniczy, tu mają podgląd przez kamery termowizyjne, co się dzieje w środku. Do tego puszczają różne głosy, dźwięki, strzały, oświetlenie, tak jak panuje w warunkach normalnego pożaru. Nie? Teraz przechodzimy do części właściwej komory dymowej, czyli pomieszczenia z torem przeszkód. Tu jest część termiczna, którą można nagrzać do 55 stopni. Strażacy przechodzą taki tor przeszkód w aparacie ochrony dróg oddechowych, w pełnym zadymieniu oraz w półmroku. Przejściu toru przeszkód mogą towarzyszyć niepokojące dźwięki, jakim jest płacz dziecka, krzyk osoby poszkodowanej, czy też dźwięk płonących elementów. Bezpieczeństwo przechodzącego przez tor przeszkód strażaka jest pod stałym nadzorem. Za pomocą radiowęzła mają cały czas kontakt werbalny z ratownikiem, który znajduje się w środku. Każdy tego typu egzamin lub ćwiczenie jest zabezpieczone medycznie. Komora dymowa jest wyposażona w liczne wentylatory, dzięki którym w momencie możemy oddymić takie pomieszczenie. Jak
Jakie masz przemyślenia po przejściu komory dymowej? Це в першу чергу було цікаво. Ти на секунду відчув себе і дитиною, але й відчув себе якимсь, як в пригодницькому серіалі. Ну, це було дивовижно. Це з однієї сторони і тяжко і розумово, ти мусиш знайти, як та миш, пройти і знайти свій вихід. А з другої сторони, ти як відкриваєш нову кімнату, кожна нова кімната відкриває для тебе нові враження. І це захоплююче, це захоплююче. Zmierzamy do pomieszczeń, które pełniły rolę dużego centrum logistycznego, pomocy przekazywanej dla strony ukraińskiej. Ci, co tu pracowali, włącznie z generałem Krukiem, który tutaj był. I tam mamy wszystkie wykazy telefonów, służb mundurowych, agencji celnych. Oni tu siedzieli na 5 komputerów, plus my dodatkowe Wi-Fi. Wszystkie wyjazdy, samochody, transporty, które przyszły i które wyjechały. Z jakiego kraju? Jest konkretnie godzina, ile palet, kiedy do nas przyjechało. Jak widzicie, 23 przyjechał tir, a 25 już był u was. Najwięcej żeśmy 8 tirów naraz eskortowali. Tu jest, no to rzutnik szkolenia, teoria tu się odbywa. Pokoje dwu- czy osobowe, czuwanie jakby nocne, nie? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Serdecznie Państwa witam w imieniu burmistrza gminy Brzostek, pana Wojciecha Staniszewskiego. Dzisiaj staramy się Wam pokazać mniej więcej na przykładzie gminy Brzostek, jak to funkcjonuje, jak to jest zorganizowane w Polsce, na czym polega współpraca pomiędzy gminą, taką jednostką samorządu terytorialnego, a ochotniczymi strażami pożarnymi. Gmina aktywnie wspiera ochotnicze straże poprzez udzielanie dotacji, w szczególności poprzez udzielanie dotacji na zakupy sprzętu pożarniczego, na szkolenia strażaków oraz utrzymanie infrastruktury strażackiej. Wspólnie organizowane są również regularne ćwiczenia i szkolenia. Mamy 16 strażaków, którzy są zatrudnieni na umowę zlecenie konserwatora samochodów pożarniczych i sprzętu od 9 do 12 godzin miesięcznie i wynosi to 23,50 zł za godzinę. W naszej gminie jest to 21 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym i 9 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Spotkanie samorządowców trwało kilka godzin i było bardzo interesujące dla strony ukraińskiej. Poruszone były tam aspekty m.in. współpracy samorządu z jednostkami ochrony przeciwpożarowych oraz poruszony został temat finansowania. Dnia trzeciego udajemy się do jednostki OSP Brzostek. Jednostka OSP Brzostek znana jest z organizacji dorocznych warsztatów ratownictwa technicznego. Witam wszystkich, nazywam się Daniel Wójcik, jestem prezesem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku. Mam nadzieję, że spotkanie będzie przede wszystkim merytoryczne, dla Was ciekawe i wyniesiecie stąd troszkę wiedzy o tym, w jaki sposób nasza jednostka, jednostki OSP, szczególnie te włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, funkcjonują. Kierownictwo jednostki OSP Brzostek przygotowało świetną prezentację. W to zawarte były m.in. informacje na temat stanu liczbowego i wyjazdowości jednostki. Mogliśmy się dowiedzieć, jakim taborem samochodów dysponuje jednostka. Dużym zainteresowaniem cieszył się element prezentacji, który omawiał finansowanie jednostki. Taka tradycja, myślę, że 99% ochotniczych straży pożarnych w Polsce to tak zwane rozprowadzanie kalendarzy noworocznych, które te pieniądze później jako wkład własny do różnych projektów, czy to fundacji, czy państwowych, czy gminnych użytkujemy. Jakaś kolejka w poszczególnych powiatach w tym roku składa ta jednostka, w przyszłym roku ta jednostka na zasadzie umownej. Natomiast jeżeli chodzi o środki na te bieżące, są one równo dzielone pomiędzy wszystkie jednostki z tą zasadą, że jednostka, która otrzymała na zadanie inwestycyjne, już nie korzysta z tych bieżących. Mogę powiedzieć, że w tym roku była to kwota dosyć niewielka, bo było to 5700 zł i żeby zakupić coś bardziej sensownego z tych środków bieżących, to oczywiście musieliśmy to uzupełnić wkładem własnym, czy to rozprowadzania kalendarzy, darowizn, odpisu podatkowego. Przejdźmy teraz do tego, co najbardziej Was ciekawi na moim kanale, czyli oprowadzenie po jednostce i jej wyposażeniu. Test alarmowania na ostro, tak jak to się odbywa w razie wydarzenia.
Odbywa się to drogą radiową za pomocą tego urządzenia, które uruchamia zarówno syrenę alarmową, która jest tutaj, i antena. Natomiast drugą syrenę alarmową mamy na budynku Urzędu Gminy, żeby było to lepiej słyszalne. Ze względu na to, że to jest test, ja wyłączyłem, natomiast normalnie jest to 3 sygnały syreny, każdy po 45 sekund. Dębica 998, zgłoś się dla OSP Brzostek. Potwierdzam prawidłowe działanie systemu alarmowania. Tutaj jest ilość osób, które były alarmowane i tak wygląda ten nasz system alarmowania. Jesteśmy jednostką typu S4, czyli posiadamy 4 pojazdy. Zaczniemy od pojazdu lekkiego z funkcją ratownictwa technicznego. Ma ona zbiornik 1000 litrów wody, autopompę i całe wyposażenie do ratownictwa technicznego. Z przodu tutaj mamy wyciągarkę i po kolei sprzęt. Agregaty prądotwórcze, aparaty ochrony dróg oddechowych, powietrzne. U góry mamy system oświetlenia miejsca zdarzenia, zestaw ratownictwa wysokościowego, pompa głębinowa elektryczna, kolejny agregat, gaśnica śniegowa. Tutaj jest linia gaśnicza szybkiego natarcia, armatura wodna, węże, serce pojazdu, czyli autopompa. Z drugiej strony druga linia szybkiego natarcia, gaśnice proszkowe, zestaw do stabilizacji przy ratownictwie technicznym, filarki spalinowe, skrzynka narzędziowa, podnośniki, podstawowy sprzęt burzący tutaj. I tutaj mamy sprzęt do ratownictwa technicznego i drogowego, torba ratownictwa medycznego. Kolejny pojazd, tak zwany nasz pierwszy wyjazd, pojazd średni GBA MANS 2010 roku ze zbiornikiem wody 2500 litrów i zbiornikiem środka pianotwórczego 250 litrów. Ciężki zestaw ratownictwa drogowego, nożyce, rozpierak ramieniowy, dodatkowo 2 rozpieraki kolumnowe oraz cały zestaw akcesoriów do tego, wyważarka do drzwi, łańcuchy, różne nasadki, skrzynka narzędziowa, u góry zestaw do stabilizacji, tutaj kombinezony, rękawice i zestaw do ratownictwa chemicznego. Tutaj przechodzimy do części gaśniczej, prądownice, taki pakiet wężowy, który można zabrać ze sobą, 30 metrów węża, gotowy z prądownicą. Autopompa, motopompa pływająca, motopompa szlamowa, opryskiwacz spalinowy. Podstawowy sprzęt burzący. Tutaj butla z powietrzem, zasilania poduszek podnoszących, które są z tamtej strony. Sprzęt do oznakowania miejsca zdarzenia, lampy, pachołki, taśmy. Zestaw oświetleniowy, podnośniki, piła do stali betonu, pilarki do drewna, agregat. Tutaj kamera termowizyjna, czujniki wielogazowe, latarki. Zapasowe butle z powietrzem. Nasz najstarszy pojazd z 1991 roku. Wcześniej służył Państwowej Straży we Francji, w 2006 roku był do nas sprowadzony. Pojazd typowo gaśniczy, 3000 litrów wody, podstawowa armatura wodna, sprzęt burzący, motopompa, agregat. To całe jego wyposażenie. Tutaj ciekawy można przedział zobaczyć, czym się różnią zachodnie wozy od naszych. Jak dużo jest miejsca, 8 osób może być. Ostatni nasz pojazd, Chevrolet Orlando, 2012 rok. Pojazd lekki, rozpoznawczo-ratowniczy, też do wyjazdów służbowych. Przy rozłożonych siedzeniach zabrać 7 osób. I tutaj przyczepa specjalna ratownictwa ekologicznego i z funkcją ratownictwa powodziowego. Może być zasypywana i ciągnięta, zasypana piasek. Z tyłu znajduje się mechanizm do zasypywania worków, natomiast jest też nakładka umożliwiająca posypywanie powierzchni. I ostatnie takie urządzenie, większe, które chcielibyśmy Wam pokazać, nasza łódź, do niedawna wiosłowa. Od ubiegłego roku już jest to łódź z silnikiem spalinowym, ale oczywiście nie zawsze jest możliwość użycia tego silnika. Czasem ta woda jest na tyle zanieczyszczona, czy są w niej różne elementy, które mogłyby stanowić zagrożenie dla pracy silnika. Wtedy pracujemy klasycznie wiosłami. Podziel się z nami swoimi przemyśleniami, odczuciami oraz wnioskami po wizycie w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku.
Отже, сьогодні наша делегація побувала в добровільній пожежній частині Бжостику, подивилася, як тут організовується служба добровільних підрозділів, які тут автомобілі на озброєнні, яким обладнанням користуються, яким обладнанням ці автомобілі оснащені. Поспілкувалися з керівником, з хлопцями, добровольцями, поцікавились, що вони, чим вони займаються, як у них організований побут. Відповідно, дуже сподобалось, як організований тут побут, яке оснащення, яка підтримка з боку громади, взагалі підтримка, позитивна громадська думка щодо добровольців. Тому, безперечно, це буде дуже корисно спробувати таке втілити в Україні. Czwartego dnia udaliśmy się do prężnie działającej jednostki OSP, siedliska Bogusz. Jednostka ta zaprezentowała prężnie działającą młodzieżową drużynę pożarniczą, przygotowała również dla nas pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu strażaków ochotników. Polscy strażacy przywiązują bardzo dużą uwagę do bezpieczeństwa podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Aktualnie w Polsce trwa kampania informująca, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa przez strażaków poruszających się pojazdami pożarniczymi. Jednym z elementów poprawiających bezpieczeństwo strażaka podczas działań jest sygnalizator bez ruchu. Tutaj jest taka zawleczka, jak w granacie. I tą zawleczkę ma dowódca zawsze. Dopóki strażak normalnie pracuje, to świeci na zielono, nie reaguje. Jeżeli strażak się przewróci i położy, na przykład, to zaraz sprawdzimy. Teraz panowie, o. To jest jeszcze czas, bo jeżeli strażak na przykład zatrzyma się na chwilę, coś robi precyzyjnego, ma jeszcze czas na poruszenie się. Czyli strażak, który nawet chciałby go wyłączyć już później, nie ma możliwości, dopiero dowódca z zawleczką może to zrobić. W naszej jednostce takich aparatów mamy 8. Oprócz tego mamy zapas butli na wymianę i kompresor, który pozwala nam je napełnić, nawet w pobliżu akcji, bo mamy go na przyczepce i możemy sobie go dotransportować w każde miejsce. I tutaj znowu wkracza to, że musimy je co jakiś czas poddawać kontroli, wysyłać do sprawdzenia. Przeprowadzamy sobie ćwiczenia z tymi urządzeniami. Zadymiamy sobie pomieszczenie na przykład tam w remizie, czy tutaj w sąsiednim budynku. Piętro mamy takie do dyspozycji i wykonujemy sobie ćwiczenia. Właśnie, to jest ten dźwięk, ten gwizdek, to jest sygnalizator końca powietrza. W normalnych warunkach zaczyna się ten gwizdek na tym czerwonym polu, czyli 50 bar. To jest nasz pierwszy wyjazdowy samochód na podwoziu MAN. To jest samochód ciężki, GCBA, pojemność wody to 5 ton. Koszt takiego samochodu to jest około 1 000 000 zł. Skąd wzięliśmy pieniądze na ten samochód? Z dofinansowań. Ale zaczniemy od kabiny. Najbardziej potrzebnym to jest detektor napięcia. A tutaj będzie nam pikało, no bo nad nami oczywiście są liny. Ta część samochodu to bardziej ratownictwo techniczne. Zestaw do czyszczenia komina, elektronarzędzia, kliny do stabilizacji pojazdów plastikowe, podnośnik ręczny, myjka do węży. Tutaj mamy piłę ratowniczą. Tutaj podstawowe narzędzia, jakiś młot, ucinaczki. Tutaj możemy sobie opukać ręce, kompresor, zacisk do rur. Na przykład kiedy koparka uszkodzi jakąś rurę z gazem, no to też jesteśmy wzywani do tego i możemy sobie ją tę rurę zacisnąć. Tutaj mamy autopompę, nad nią pompa pływająca, która unosi się na wodzie, wysuwana w taki sposób. Tutaj mamy tak zwane szybkie natarcie, kombinezon chemiczny, wodery, kapoki, rzutka ratownicza. Tutaj mamy małą pompę szlamową, narzędzia akumulatorowe, najeźdźca akumulatorowa, agregat prądotwórczy, podkrzesywarkę, czyli piła na teleskopie. Tu jest zestaw do ratownictwa wysokościowego, zblocza liny. Tutaj mamy nasz drugowyjazdowy samochód, jest to Iveco z 1986 roku. To jest samochód terenowy trzeciej kategorii. Posiada 2 tony wody i to jest zupełnie to samo, praktycznie to samo, co w tym samochodzie tutaj. Węże, najaśnica akumulatorowa, mały agregat, też pompa szlamowa, kapoki, prądownice, szybkie natarcie. Tutaj znowu autopompa. Tutaj zupełnie to samo, czyli wentylator, zestaw hydrauliczny. Jesteśmy przy przyczepce, którą nazywamy SP Gaz do pompowania powietrza ochrony dróg oddechowych. Kusami ją zbudowaliśmy. Już mieliśmy kilka wyjazdów, gdzie ją użyliśmy. Jeżdżą na niej butle zapasowe, a te butle, które podczas pożaru są już puste, no to w tym momencie mamy czas, żeby je napełniać. Tutaj mamy taki wózek, w którym zostawiamy te puste butle, zapinamy węże i możemy ładować to powietrze.
Czas naładowania dwóch butli to jest około 15 minut. Każda osoba, która napełnia takim urządzeniem butlę, musi posiadać specjalny kurs. Dlatego zawsze, jeśli pobieramy butlę, napełnimy ją, oddajemy jednostce, jednostka się nam podpisuje, że z tą butlą wszystko jest ok. Strażacy OSP prezentują nam, jak napełniają butlę z powietrzem. Natomiast my zmierzamy przywitać się z młodzieżową drużyną pożarniczą, która stanowi przyszłość polskiej ochotniczej straży pożarnej. 7, 8, 9. Baczność. W lewo, zwrot. W lewo, zwrot. W tył, zwrot. Baczność. Dwójki, w lewo, zwrot. Baczność. Za mną marsz. Dlaczego wstąpiliście do straży? Co wam się tutaj najbardziej podoba i ile lat już jesteście w młodzieżowej drużynie pożarniczej? W straży jestem już 4 lata. Wstąpiłem do niej, bo straż jest moją pasją. Podobają mi się tutaj najbardziej spotkania. Ja wstąpiłam w 2018 i byłam w dziecięcej drużynie i w tym roku doszłam właśnie tutaj do młodzieżowej. Ja jestem w straży 4 lata, a w tym roku doszłam do młodzieżowej. Najbardziej podobają mi się to spotkanie, ponieważ mogę się spotkać z kolegami i koleżankami. Ja najbardziej lubię spotkania, jak są jakieś przed zawodami, bo jest wtedy fajnie, bo zajęcie są jakieś przeszkody, no i lubię takie po prostu rzeczy robić. Do straży przystąpiłem w 2019 roku. Bardzo się lubimy tutaj w straży, bardzo przyjemna atmosfera. Staramy się rozwijać straży, integrować je coraz bardziej. Czy zachęcacie młodych do wstąpienia do straży? Tak! Przejdźmy do tego, na co najbardziej oczekujecie. Pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu strażaków OSP. Widzicie, niewiele zostało samochodu po przedstawieniu kilku technik ratownictwa technicznego, a także po tak zwanej końcowej demolce, aby pokazać, jak działają narzędzia hydrauliczne. Teraz zmierzamy porozmawiać ze strażakami z Ukrainy, aby opowiedzieli nam o swoich wrażeniach. Вони продемонстрували, що менші стражаки, як вони знають надати першу медичну допомогу, як вони вже проходять навчання, які в них іскорка в серці. На цю подію ціле перебування дуже багато набралися досвіду, так як скажу я по собі, взагалі не мав уяви про пожежну частину, бо в мене інша професія. За ці дні дуже надихнуло на те, що багато чого потеряв в цьому часі, що потрібно було професію вибирати, ну, краще думати над професією. Багато досвіду перейняв. Вони живуть цією професією, що є багато з чого нам взяти досвіду. Цікавий. Дякуємо. Хочемо подякувати організаторам цього туру, всім частинам, які нас прийняли, громаді цього міста. В скорому часі і ми похвалимося, що в нас теж є така частина і все буде добре. Сьогодні відвідали ще один добровільний підрозділ. Дуже сподобався рівень оснащення, забезпечення хлопців. Вони нам показали свою роботу, здійснювали екстрикацію автомобіля. Вони його дуже коректно спершу закріпили, а далі вже здійснювали роботи.
Ну, насправді дуже високий рівень, як для добровольців, на мою думку. Те, що на такому рівні це організовано, що є забезпечення таким обладнанням для добровольців, для нас це наразі фантастика, але ми будемо певно рухатись до нашої мети покращення в Україні. Це є ситуація. Co wieczór uczestnicy wizyty spotykali się i omawiali szczegółowo dzień, swoje wrażenia oraz jak to przełożyć na ukraińską rzeczywistość. Ten film jest wyjątkowy, bo skierowany do zainteresowanych sprawą strażacką zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Dlatego umówiliśmy się z organizatorem wizyty, Fundacją Solidarności Międzynarodowej, że omówimy tutaj najczęściej pojawiające się pytania. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym, jak wygląda alarmowanie w Straży Pożarnej w Polsce? Już spieszę z odpowiedzią na to pytanie, jak wygląda alarmowanie jednostek. Podzielimy alarmowanie na dwie organizacje, Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą Straż Pożarną. Zawodowa Straż Pożarna jest alarmowana poprzez stanowiska kierowania komendantów powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej. To są takie komórki organizacyjne, które otrzymują elektroniczną kartę zgłoszenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. I ten strażak zawodowy, dyżurny stanowiska kierowania, alarmuje jednostki ratowniczo-gaśnicze na swoim terenie operacyjnym. Jeżeli chodzi o jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, syrenę alarmową włącza stanowisko kierowania komendanta powiatowego lub miejskiego na danym terenie. Oprócz tego istnieją aplikacje mobilne, które są połączone z internetem oraz z łącznością GSM. Jest to w tym momencie najpopularniejsza forma alarmowania po syrenach alarmowych. Opowiedz o okoliczności nieuzasadnionego wezwania służb ratowniczych. Oczywiście, że tak. Jeżeli w Polsce ktoś w formie żartu, w złej wierze, na złość zaalarmuje służby ratownicze bez potrzeby, musi się liczyć z konsekwencjami. Wyjaśnianiem takiej sytuacji nie zajmuje się Straż Pożarna, zajmuje się tym policja. Co czeka nas w przypadku braku energii elektrycznej? Internet propadaje, jak komunikuje się z podrozdziałami pożarnymi. W przypadku, gdy nie ma energii elektrycznej dostępnej z sieci, strażacy zawodowi i strażacy ochotnicy korzystają z zastępczych źródeł. Można korzystać z telefonii komórkowej, ponieważ dostawcy, operatorzy sieci komórkowych utrzymują swoje przekaźniki za pomocą UPS-ów przez jakiś okres czasu. Oprócz tego jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej wyposażone są w centralne agregaty, które zasilają wrażliwą, krytyczną infrastrukturę konieczną do utrzymania łączności. Jeżeli chodzi o jednostki OSP, po początkowym kontakcie telefonicznym, który może zaniknąć, możliwy jest kontakt przy użyciu właśnie radiostacji. Oprócz tego radiostacje bazowe również bardzo często posiadają UPS-y. Gdyby i to zawiodło, mamy jeszcze możliwość wsparcia się łącznością, jaką oferuje Wojsko Polskie. Istnieją również inne technologie, które zapewniają łączność, a których nie chcę przytaczać ze względu na wrażliwość tych informacji dotyczących obronności naszego kraju. Opowiedz mi, jakie macie dziedziny ratownictwa? Tak, w Polsce posiadamy specjalizacje, wymienia się ich 6 rodzajów. Zorganizowane one są w ramach Państwowej Straży Pożarnej. Jest to specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ratownictwa wodno-nurkowego. Są to grupy wysokościowe, grupy poszukiwawczo-ratownicze, czy też grupy medyczne. Czy jesteśmy wzywani do nietypowych zdarzeń, na przykład ze zwierzętami lub strącaniem sopli z dachów? Na brulki z dachów. Jeżeli chodzi o nietypowe interwencje, tak, występują. Aby obsłużyć takie zdarzenie, muszą występować ku temu odpowiednie przesłanki. W przypadku zwierząt musi zaistnieć zagrożenie zdrowia lub życia człowieka lub takiego zwierzęcia, do którego mielibyśmy się udać. Czy strażacy ochotnicy i strażacy zawodowi zajmują się rozminowywaniem niewybuchów i niewypałów? Absolutnie nie. Od tego mamy Wojsko Polskie, a dokładniej saperów, którzy są wyspecjalizowani w tej dziedzinie. Jakie możliwości rozwoju ma strażak ochotnik i strażak zawodowy? Możliwości rozwoju jest bardzo dużo. Zacznę od Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażak OSP i strażak zawodowy w zakresie podstawowym mają to samo wyszkolenie. Każdy z nich może ciąć samochody, aby wydobyć osobę poszkodowaną z wraku. Każdy z nich może w aparacie ochrony dróg oddechowych wejść do pożaru i uratować osobę, która potrzebuje pomocy. Każdy z nich może udzielić pierwszej pomocy. Od tego są odpowiednie kursy i przeszkolenia. Oprócz tego strażacy przechodzą obowiązkowy test, egzamin w komorze dymowej. Mają możliwość dodatkowego kształcenia w komorach rozgorzeniowych, w których panuje bardzo wysoka temperatura. Strażak ochotnik ma możliwość zrobienia uprawnień do prowadzenia pojazdów na kategorię C, czyli na samochody ciężarowe. Uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, jest to osobne uprawnienie. Warto wspomnieć, że strażacy OSP mają też kursy na dane stanowiska w OSP, na przykład naczelnika. Tych uprawnień dla strażaków zawodowych jest jeszcze więcej, ponieważ strażacy zawodowi mogą realizować się w różnych dziedzinach ratownictwa w poziomie specjalistycznym.
Dziękuję za zadane pytania. W przyszłości możemy dla Was zrealizować odcinek, który skupi się tylko na pytaniach i odpowiedziach. Dziękuję również za obejrzenie tego materiału filmowego. Życzę Wam wspaniałego dnia. Trzymajcie się. Cześć.